Wszystko ma na celu właśnie sprawdzenie tej logopedii. Są panie logopedki, są wychowawczynie, są opiekunki. Których wierszy w tym roku było najwięcej? No, wierszyki były różnego rodzaju, trudności, dłuższe, krótsze. Jan Brzechwa, Julian Tuwim. Wierszyki takie, których nawet autorów nie znamy, może już z jakichś zamierzchłych czasów, ale główny cel, jaki był, przyświecał, żeby dzieci jak najwyraźniej mówiły. Główny cel, idea, mówimy wyraźnie. Czy to się udaje z roku na rok? Czy jednak obserwujecie te zmiany? Czy jednak jest tutaj jeszcze dużo do zrobienia? No, dużo do zrobienia. Panie, które tutaj były obecne na konkursie, to jednak mają dużo pracy. Widać tą pracę oczywiście, bo te dzieci, ten konkurs jest jakby jeszcze jedną z formą pracy, żeby te dzieci coraz ładniej mówiły wyraźniej. Nie chodziło tutaj nam o jakby intonację, pełną dykcję, jak w konkursach realizatorskich takich zawodowych, bo była też inscenizacja pewnych wierszy, ale główny cel, i bardzo go pochwalam, on jest jakby, kreuje dzieci i cały czas jest to przede wszystkim praca z nimi. Praca, który chylę czoła, jest bardzo trudna. Jest to problem. Ale z drugiej strony przecież te dzieci, to jest w nich właśnie to piękno, to co lubimy my dorośli. Wiadlo, Lowel, no przecież to jest ciekawe. No, my się uśmiechamy z taką nawet czułością i uroży, bo te dzieci są przesympatyczne, właśnie to, ale jednak to trzeba tym zaradzić na przyszłość i jakby wyeliminować te błędy wymowy, gdzie jak to właśnie sieci, EUL, one muszą pięknie mówić, jak kiedyś Szekspir powiedział, że mowa to jest takie zwierciadło duszy, czyli pięknie mówimy, wyrażamy to, co myślimy. Także ta praca jest bardzo ważna. Okazuje się, że niektóre wady wymowy można wypracować i zniwelować, usunąć zupełnie, co otwiera dzieciom drogę, bo powoduje, że one nie są już tak zawstydzone, zestresowane, łatwiej wtedy właśnie wchodzą w relacje z rówieśnikami, też prezentują swoje zdolności, umiejętności, więc to jest bardzo, bardzo ważna praca i cieszę się, że ona w dzisiejszych czasach jest doceniana przez rodziców, ale też przez władze, które tak naprawdę finansują właśnie te zajęcia, terapię i pracę logopedów. Fajny motyw jest taki, że tu jest kilka rzeczy powiązanych. Nauczyć się wiersza na pamięć, dzieciaki ćwiczą swoją pamięć, swoją głowę, możliwości zapamiętywania, do tego właśnie wymowa. Których wierszy było najwięcej i czy rzeczywiście te wiersze miały w sobie wyrazy trudne? Oczywiście, że miały, ponieważ w regulaminie mamy taki zapis, który mówi, że wiersze prezentowane przez dzieci mają mieć w sobie zawarte głoski szy, ży, czy, dży i takich było najwięcej, tych właśnie szumiących wyrazów, ale tak jak pewnie zauważyliśmy, były też wyrazy zawierające głoskę ry, która jest też trudną głoską i też sporo jest takich wad i takie też również się pojawiały. No tak, chwilkę tylko. Mogę prosić? W czasie suszy szosa sucha. Oczywiście, to jest bardzo... Komu podziękujemy za tę nagrodę, za puchary? Za nagrody, za puchary, za dyplomy i poczęstunek chciałabym podziękować honorowym patronom, czyli staroście bielskiemu panu Mariuszowi Filipiukowi, wójtowi gminy Międzyrzec Podlaski panu Krzysztofowi Adamowiczowi. Chciałabym podziękować prezesowi Banku Spółdzielczego panu Wiesławowi Kozaczukowi, przewodniczącej w zasadzie całej Radzie Rodziców przy przedszkolu w Rzeczycy. Niesamowicie przyjemnie było mi dzisiaj popracować w tej komisji. To była przyjemność, to był zaszczyt. Cieszę się, że dzieci uczą się wierszy, że próbują swoich sił recytatorsko, aktorsko. Mam nadzieję, że w kolejnym roku również będę mogła uczestniczyć. Oczywiście. Dziękuję za zaproszenie.